Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spuerad, a to jest 16 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Piraci z Karaibów, gra wideo, którą przechodzę oczywiście na 100% i miło mi jest was poinformować, że oto zaczynamy czwartą część przygód piratów, przygód Jacka Sparrowa w sumie, bo Willa Turnera i Elizabeth Swan w tej części nie będzie. Ich wątek się zakończył, przynajmniej chwilowo. Zaczynamy więc na nieznanych wodach, część oderwaną całkowicie od poprzednich trzech. Ona stanowiła w ogóle zupełnie osobną historię. Fakt, że ze znanymi bohaterami, bo pojawia się Sparrow, Barbossa, Gibbs itd., ale akcja kręci się wokół zupełnie czegoś innego. Tak więc miło mi jest was poinformować, że zaczynamy nową erę w historii tej serii, moim zdaniem gorszą. Rozdział pierwszy, Serce Londynu. Właśnie w Londynie zacznie się nasza przygoda. Też całkiem nietypowy setting. A ten pan, którego widzicie, to jest kapitan Czarnobrody. Znana postać historyczna. Jak również i fikcyjna. W wielu przypadkach. Znaczy, stanowił źródło wielu postaci fikcyjnych i swoich fikcyjnych różnych wcieleń. Można go na przykład zobaczyć też w Assassin's Creed IV. Całość zaczyna się w momencie, kiedy do Hiszpanii, znaczy właściwie to chyba nie do Hiszpanii, a może do Hiszpanii, przybywa starszy człowiek podający się za członka załogi Ponce de Leona, załogi, która 200 lat wcześniej odnalazła Źródło Wiecznej Młodości. No i Hiszpanie zainteresowali się tematem i ruszają odnaleźć Źródło Wiecznej Młodości. Mamy też wątek tajemniczej osoby podającej się za Jacka, która werbuje swoją własną załogę. No a Jack dalej i Gibbs chcą odnaleźć Źródło Wiecznej Młodości. Nie pamiętam, który to jest król. Niestety, wiem, że któryś jeży. Ale... Król Anglii. Ale co najciekawsze, on jest w filmie grany przez tego samego aktora, który grał wuja Vernona w serii o Harrym Potterze. Już nie żyje ten aktor. A to jest kapitan Barbossa, który nagle teraz po latach znajduje się na służbie u króla Anglii. I to on poprowadzi wyprawę angielską w kierunku Źródła Wiecznej Młodości. A Jack będzie próbował się wydostać z tej sali. Ja już totalnie nie pamiętam tych poziomów. Strzelają do mnie cały czas. Trzeba będzie jakoś sobie z nimi poradzić. Okej, widzę. Wow, unikamy tych kul. Okej, rozbił się talerz. I, co ciekawe, mam też to. Ha, 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 ha. Okej. Wow, Gibbs rozwalił kogoś sam z siebie. Gibbs odsunie się z celu. Świetnie. Następna fala. Super, ale najpierw zanim będziemy ich rozwalać, to oczywiście sobie przeszukamy całe pomieszczenie. No bo jak żeby inaczej. Złoto gołymi rękami Sparrow rozwala. A przy okazji używa jako beczki, nie? No bo przecież nie byłby sobą. Okej, muzyki w ogóle nie użyto z tej części, z części czwartej w grze, co jest akurat troszeczkę moim zdaniem wadą, bo jak sobie posłuchacie muzyki właśnie soundtracku z Piratów z Karaibów, ja ten soundtrack miałem nawet na płycie do czwartej części, jest świetny, naprawdę, zupełnie inny niż w poprzednich częściach, głównie gitarowy, więc naprawdę, naprawdę warto go posłuchać i szkoda. Szkoda, no ale to jest podobna sytuacja jak w przypadku Zemsty Sithów lata wcześniej. Twórcy nie mieli po prostu dostępu do tej muzyki podczas tworzenia, bo ona jeszcze zwyczajnie nie została nagrana. Nie mówiąc już o skomponowaniu. Znaczy skomponowana to ona sobie mogła nawet być, ale... No właśnie, chodzi o nagranie jej i wykorzystanie. Tak szukam, czy nie ma jakiejś fioletowej monety tutaj w pobliżu. Ale wygląda na to, że nie ma. Tam na górze mamy jakieś miejsce dla wysoko skaczącej postaci. No ale mówi się trudno, nie możemy go teraz zwiedzić dokładnie. Okej, i kończymy rozwalanie całej komnaty. Jak widać, Jerzy i Barbossa nam tutaj pozwalają buszować do woli. No i dobra. O, te krzesła też można rozwalić. To super. Zobaczmy też tutaj. Tu jeszcze nie skończyłem wszystkiego. Nie wiedzieć czemu w ogóle. Tutaj kominek też, super. Nie to chciałem zrobić. Gibbsa w tej scenie oryginalnie nie ma, on jest tutaj dodany dla koopa, z tego co mi się wydaje oczywiście. Dobra, i to chyba już wszystko, jeśli chodzi o ten kominek. A tutaj co mamy? Gitarę. Nie wiem, czy słyszycie tę melodyjkę, którą Sparrow gra. No, urocza jest. I mogę jeszcze tarczę wziąć nawet, to do obrony przed tymi atakami. Okej, rozwalamy tutaj wszystko. W dalszym ciągu. Barbossa się mną totalnie nie przejmuje, chyba że trzeba się przede mną bronić. Co jest na swój sposób korzystne. O, następna fala? Dawno was nie było tutaj. Chyba przypomniałem o sobie wrogim żołnierzom. Dobra. No, kurde, chłopie. Dobra. Świetnie. I wydaje mi się, że to co słyszycie to jest właśnie muzyka z gry i ja to znowu powtarzam. Tak mnie coś... No tak uważam. Kurczę. Nie pamiętam tego w ogóle z filmów, więc wydaje mi się, że w czwartej części najwięcej tego użyli, no bo nie mieli warunków, żeby użyć muzyki z czwartej części z filmu, więc wydaje mi się to nawet prawdopodobne. Dobra, idziemy tropem busoli. O proszę, już myślałem, że mnie to prowadzi donikąd, a tutaj taka miła niespodzianka. Mam szabelkę, której się musiałem wyzbyć, ale mówi się trudno. Szukamy dalej. Tylko że oni mnie tutaj przeszkadzają. A! Kurde, chłopie. Jeden z drugim. Dajcie mi spokój. Okej, mamy drugi. Trójząb teraz. Proszę bardzo. O matko, to było widowiskowe. Okej. No i jeszcze trzeci. Toporek. Może spróbujemy jakoś tutaj. O właśnie. Wow, udało się. Super. Elegancko macha tym toporem. Dobra, ale ja wiem co tutaj trzeba zrobić. Bo tutaj trzeba, no jedyny sensowny punkt tak naprawdę. To jest wykorzystanie strzelby. I wybicie okna. Tak jest. No i teraz jakimś cudem trzeba... W sumie czemu on po prostu nie wyskoczy przez to okno, to ja nie wiem. O! I teraz trzeba zrobić tak. Super. Tutaj możemy pobuszować też. Zrzucić żyrandol. Uroczo. Kurde. I jeszcze... Zrzucamy to i możemy to popchnąć dalej. Okej, z tej strony też możemy zrobić linkę, więc zróbmy, żeby zebrać pieniążki oczywiście. Okej. I proszę bardzo, wszystko mamy. Wspaniale. A, tego nie mogę rozwalić, nie wiedzieć czemu. Dobra, z busoli mam wszystko. Teraz pytanie, jak doskoczyć do tego żyrandolu. Żyrandola. O, udało się. Pytanie tylko, co to zmienia. Okej. Nie mam pojęcia, co robić. Bo gdzieś chyba muszę doskoczyć tutaj. A nie wiem specjalnie gdzie. Ale to się jeszcze okaże. Gołymi rękami głowy urywa Jack Sparrow. No dobra, na razie pomyślmy spokojnie. Okej, teraz stąd doskoczę. Tak jest. Dobry pomysł miałem. Super. Cieszę się, że wam się tak udaje doskakiwać do mnie. Co ja bym zrobił bez was? Okej. Wow, jeszcze tutaj mogę doskoczyć teoretycznie. Kusi. I muszę od nowa. Ale warto było. I wskakujemy teraz na to. Tak jest. I doskoczyłem. Świetnie. I teraz tutaj. Jesteśmy w nowej lokacji. W dalszej części pałacu. Uroczo się robi. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. I teraz... Uwaga, co mamy robić? Iść prosto cały czas korytarzem. Kurczę, to jest długi poziom. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tutaj będzie bardzo dużo wydarzeń pokrytych. No ale w sumie dobrze. Jest to bardzo przyjemna odmiana po Karaibach. Taka zmiana klimatu. I całkiem nieźle jest zaprojektowany ten poziom. Absolutnie nic nie mam mu do zarzucenia pod względem wierności w stosunku do filmu. A z tego co pamiętam, później będzie z tym problem na Nieznanych Wodach. Więc... cieszmy się tym, co mamy, póki to mamy. Zdecydowanie naprawdę udany poziom. I mamy już 50% paska ponad. Więc to mi daje jakąś nadzieję na lepsze jutro. Tutaj jeszcze przy ścianach patrzę, czy czegoś nie pominąłem, ale chyba nie. Patrzcie, tej szafki bym nie rozwalił i bym żył bez tej świadomości, że ją mogłem mieć. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. I jak mogę to zdobyć? Nijak, bo jest za tym srebrnym sreberkiem. Więc no dobra, trudno. Rozwalamy wszystko dalej. Robimy taką rozwałkę w pałacu, że aż Brytyjczykom grającym w tę grę musi być strasznie smutno. Oni są mega przywiązani do tych swoich królewskich rodzin i tak dalej, i tak dalej. Coś było, jakiś sekret był. Nie wiem, czy słyszeliście. Taki typowy dźwięk. A chyba jednak on nic nie oznacza w takim razie. Okej, musimy znaleźć pochodnie. Pochodnia jest tam na końcu korytarza. Bardzo wygodne. Idealne dla nas. Okej. Mogę te skrzynie jeszcze rozwalić. Super, tutaj po prostu ta destrukcja jest wspaniała. Nie mam jeszcze żadnego mini zestawu i trochę mnie ten fakt smuci. No ale mówi się trudno i żyje się dalej. Odpalamy armatkę. No, tylko trzeba podnieść pochodnię jeszcze raz, bo ją upuściłem. No. I cyk. Aha, jeszcze nie koniec. Dobra. Przepraszam, bo jeszcze mieliśmy tam 3 cele dalej. Nikt za nami nie goni, co jest oczywiście absolutnie genialne. Okej. Wow! Ile tutaj jest z tego dobra wyszło. No i super, dobra. Prawie 50 000. Wychodzimy. Nie pamiętam totalnie, jak to wyglądało w filmie. Nie zrobiłem właściwego researchu, niestety. Ale kurczę, jak my jeszcze mamy tutaj uciekać, to jest naprawdę długi poziom. No ale kurczę, imponuje mi swoją kreatywnością, naprawdę. A te panele do wspinaczki to jest kurde pomysł na rozgrywkę. Wróci. Jeszcze wróci. Dobra. Teoretycznie mamy iść chyba w dół ekranu, ale ja jeszcze chcę tutaj zobaczyć. A jednak niekoniecznie w dół. Dobra. Spokojnie. Idziemy sobie tędy. Elegancko. O! Kurczę, zginąłem. To niepotrzebne było. Myślałem, że ta płachta mnie jeszcze tam uchroni. Ale dobra. Tutaj mamy cały obszar niedostępny dla nas w tym momencie. Dostępny dopiero później. Okej, spokojnie. Okej, tutaj coś dla Gibbsa. I lecimy. Czemu mam tylko jedno serduszko? Nie mam pojęcia. Przełącznik dla Jacka. A, sobie Gibbs poradził bez tego, okej. Super. A tutaj? O, był 1000 ukryty, dobrze wiedzieć. Okej. Ruszamy. Trzeba się rozbujać. Isru. Isru. Elegancko. Tam widzicie, to jest zagadka na tych linach. Niesamowite. W sensie, ale to wymyślili, kurde. Naprawdę pomysłowe to jest. No bo tu trzeba w takim razie wykorzystać drugiego gracza, żeby nam otwierał tę drogę. Ło! Ledwo się złapałem. Dobra, Jack. Nie! Człowieku, co ty robisz? Tak? I co ja mam zrobić niby? Jak ja mam to zrobić, tak, żeby mi sztuczna inteligencja się nie wykrzaczyła? No właśnie. Bardzo dobre pytanie. No to teraz, powiem wam szczerze, zgłupiałem. Dobra, może Gibbs tu podejdzie. Gibbs. Dajesz ty. No dobra, Sparrow jest tutaj. Gibbs. O, kurde, zginąłem w dwójnasób. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Naprawdę. Ło! Kurde, nie gin tak, Adaś. Błagam cię. Dobra, ja nie doskoczę tutaj na drugą stronę, nie? Nie, bo to bez sensu. Ale mi to teraz... sens powiek będzie spędzało. Ludzie. No kurde, ale głupi Sparrow się nie... w ogóle nie... Aj, dobra, wiecie co? Jak nie możecie rozwiązać jakiejś zagadki w Lego, to robicie tak. Zmieniam się teraz na drugiego gracza. Tylko teraz jak to zrobić naraz? To jest dobre pytanie. Jak się skakało? Nie tym. Dwójką, dobra. Okej. To będzie wymagało potężnej koordynacji ruchowej, ale dam radę. Okej. 3, 2. Ło, kurde! Nie udało się. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Dobra. Z tego się w takim razie wyskakujemy. I zostaję sam. No moje pytanie jest takie, naprawdę, jak to zrobić sensownie, bo na razie nie widzę żadnej drogi. Czy jest jakieś miejsce, gdzie ja mam walnąć, czy coś? Fajna zagadka, ale żeby się jeszcze dało ją zrobić, to spoko. Ale mi zaimponowali teraz twórcy. Nie spodziewałem się, że w LEGO Piraci z Karaibów będą miał problem z rozwiązaniem czegoś. Niesamowite. Zwłaszcza, że ja już widzę koniec. To jest koniec tej lokacji, jak gdyby. Okej. No i dobra, i teraz Gibbs musi zostać. Jakby... no jakby nie rozumiem. Wiecie co, ja się połączę z wami, jak już wykminię, co tu zrobić, bo naprawdę to jest jakiś dramat po prostu. To, co się dzieje w tym momencie. Przepraszam was. Dobra, powiem wam, że ogarniam. Już wiem, co tu trzeba zrobić chyba. O tak, i Jack wskoczył automatycznie. No właśnie. I mamy to, a ja się niepotrzebnie męczyłem. Chociaż przyznam wam szczerze, że ta zagadka byłaby ciekawsza w tej postaci, którą wam przedstawiłem wcześniej. Więc nawet niechcący naprawiam gry Lego. Wow, ale niesamowicie emocjonujący moment pojedynku. O, a tutaj myślałem, że będzie fioletowa moneta i się zawiodłem. Dobra, Gibbsa zostawiam na pewną śmierć. Co mi tam po nim. I ruszamy tutaj na ten uroczy powóz. I ten poziom, znaczy ten etap tego poziomu może wam przywodzić na myśl inną grę Lego. Były dwa podobne etapy w innej grze Lego. Zaraz zresztą zobaczycie. Jest to pomysł, którego szczerze powiedziawszy mi brakowało. Jest całkiem niezły. Jesteśmy na powozach, no i wiadomo z czym się wam to może kojarzyć. To jest po prostu Lego Indiana Jones pełną gębą. Skakujemy tutaj. Trochę chyba będzie tutaj śmierci z naszej strony, znaczy się z mojej. Ale trudno. No bo pomyliłem przyciski odpowiedzialne za zmianę postaci i za zbieranie rzeczy wszelakich. Okej. Teraz tędy. Wow, udało mi się. Kurde, niesamowite. Dobra. Zaraz będzie pasek. Tak coś czuję. Mam nadzieję, znaczy się. Okej. Bo to chyba nie jest ostatni etap, więc... więc no. Bezproblemowo. Słuchajcie, to nie koniec. Skakujemy tutaj. Walczymy ze wszystkimi. Super finisher wykonany w powietrzu. O właśnie. Te skrzynie otwórzmy. To nam się przyda. Kurczę, niepotrzebnie ginąłem tyle razy, bo już miałbym ten pasek. A tak to po prostu... widzicie. Żyję w stresie. Niesamowitym wręcz. Kurde, jak się dostać tutaj do tego mini zestawu? Jeśli wiecie, to dajcie mi znać, bo ja nie chcę teraz ryzykować śmiercią. Dlatego... wow! To było straszne. Gibbs, dajesz do mnie tutaj. Rozwalamy wszystko jak leci najpierw. Albo i nie. Przekuwamy to. Wydaje mi się, że to nie koniec poziomu, ale mogę się mylić. Naprawdę nie chcę się mylić, ale wiem, że mogę się mylić. A co to ja tu wyrzucam? A czy tutaj jest coś dla busoli Jacka? Nie. Mogło być tam na tych dachach i tego nie sprawdziłem. Dobra, przejmujemy powóz. Gibbs oczywiście sobie spadł na sam koniec. Ale się tym nie przejmujmy. Rzucamy w to. I rzucamy w to. Tam Barbossa nas ściga. No nieźle. Okej. Ale to nie koniec poziomu, z tego co pamiętam. I to mi daje jakieś tam pewne pocieszenie, jednak mimo wszystko. No i tak, tutaj Jack trafia do miejsca, w którym jest zbierana ta ekipa przez fałszywego Jacka Sparrowa. No i okazuje się, że to nie Jack za tym stoi, tylko stoi za tym podróba Jacka. No i trzeba dorwać tę podróbę. Ten pan, którego widzicie po lewej, to jest postać wprowadzona właśnie w 4. części i on wraca później w 5. To jest... Jadka? On się tak nazywa, naprawdę? Nie, nie pamiętam. Ale okej. Powiedzmy, że faktycznie jest to Jadka. No i mamy pokonać tego fałszywego Jacka. Jak widzicie już po miniaturce jest to kobieta. Dodam, że dosyć niepodobna do swojego filmowego pierwowzoru. Ale no, okej. Powiedzmy. Generalnie fani aktorki Penelope Cruz mogą się poczuć troszeczkę zawiedzeni tym, jak została odwzorowana przez Lego. W ogóle nie jest do siebie podobna, po prostu. Kurczę, niesamowicie ten poziom jest skonstruowany. Jest tak wielowątkowy i tak w ogóle... no wow, no po prostu czapki z głów, naprawdę. To jest poziom Pelegosto. Jest naprawdę, naprawdę dobry. Ma fajne tempo. Dużo się dzieje, jest akcja. Dosyć ciekawe znajdźki, zważywszy na to, że jeszcze nie znalazłem ani jednej. Także naprawdę, naprawdę jest w co grać. I będę grał w trybie gry swobodnej. Już się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że nigdy nie wyszedłem poza tryb fabularny w LEGO Piraci z Karaibów. Więc naprawdę jest czym się ekscytować. Dobra, zebrałem te monetki. To teraz możemy wejść tutaj zaraz. Czemu on zeskakuje? Ten jadka cały. On ma tylko gitarę, nie? Ale może na niej grać. To jest ciekawe. Co jest? Czemu ja nie doskakuję do tego? Dziwna sytuacja. Okej. Czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby tam doskoczyć? Zacznijmy od tego. Halo! O! Mogę po prostu zrobić tak. Okej. Myślałem, że trzeba coś zrobić z tymi żerandolami, żeby się dostać dalej. Znowu się zawiodłem. No to wchodzimy. Kolejna lokacja. Tym razem nas piraci na usługach tej pani Sobowtór atakują. Ja oczywiście wiem, kim jest ta pani Sobowtór, ale wam nie powiem. Bo... no to zaraz się i tak okaże wszystko. Mamy alkohol. Piwo się wylało. Z beczek. Okej, ja walczę z tym sztucznym Jackiem. I ona się coś nie daje załatwić w ogóle. Więc podmuchajmy tym miechem we dwóch. I co to zmienia? O, no tak, zadaje to obrażenia. Tylko nie chciałem, żeby mi to zabrało obrażenia. Ale zadaje, okej. Wow, to ciekawe, czy w poprzedniej lokacji jest coś dla busoli. Zaraz zobaczymy. Okej. Zobaczmy. No jest! To się zaraz okaże, czy zdobędziemy wszystko, czy nie. Ale coś czuję, że tak. I to mi się podoba. Tylko trzeba, widzicie, pamiętać, żeby do tej busoli w ogóle zaglądać, nie? 7 na 8. No i teraz jeszcze 8 na 8. Akurat mini zestaw. I on jest na górze. Ale chyba nie zdobędziemy mini zestawu, ale może się uda całą busolę skompletować i powiedzmy, że będę w takim razie miał nagrodę pocieszenia swego rodzaju. Tak jest, tu jest mini zestaw na górze, tylko że no nie mam do niego dostępu. Lecimy dalej w takim razie. Walczyć z panią impostor. I co ja mam zrobić teraz? Chyba beczką wjechać na górę, tak mi się wydaje. Albo nie beczką, tylko po prostu wjechać na górę. Okej. Muszę zatkać te wejścia. Wtedy nie będą wchodzić. Super jest ta walka. W sensie taka miła odmiana po tym Davim Jonesie nieszczęsnym. Tutaj całkiem miło twórcy wybrnęli ze wszystkiego. Ja się pytam, gdzie jest pani impostor, jak z nią walczyć, się pytam. I czemu nie mogę? Czy ona się zbagowała? Kurde, jak tak, to słabo. To naprawdę słabo. No ale dobra. No, rzucaj butelką. No naprawdę. Dobra, spróbujmy ją stąd wypchnąć, bo może chodzi o to, żeby ją stąd wypchnąć. Może ona wróci na właściwe tory później. Nie, no błagam. Czy ona się zbagowała? Poważnie? Dlaczego ona się nie rusza dalej? Ja tu wchodzę na górę, jestem gotów do rozpoczęcia dalszej części walki, bo wiem, że to tutaj się rozegra ta dalsza część walki. I co ona sobie robi? Może to nim. Nie zaczniesz walczyć? Dobra. Typiarko. Spycham cię. Idź w tamtą stronę. Idź w tym kierunku. Jezu, sam fakt, że w ogóle się da tak z nią zrobić, to świadczy o tym, że coś jest nie tak. Patrzcie, zbagowała się i ja ją musiałem odepchnąć. Kurde, dobrze, że się dało. Ja pierniczę. Ale stresująca sytuacja. Okej. Ruszamy. Walczyć z nią tutaj. I koniec. Zaraz koniec, znaczy się. Uciekasz przede mną? Co ona robi teraz? Aha, zjeżdża na dół. Okej. A, i teraz muszę tym miechem rozpalić. Patrzcie, widzicie? Fajnie, fajnie. Teraz się uda. No. Elegancko. No i koniec walki. Zaraz. No, udało się. No i jak widzicie, faktycznie jest to kobieta. Dodatkowo kobieta powiązana z Jackiem Sparrowem. Jego była sympatia Angelika. Córka kapitana Czarnobrodego. I ona zbiera ekipę właśnie, żeby podążyć za źródłem wiecznej młodości. No jak widzicie, jej zamiary nie były do końca czyste. No generalnie nieźle Jacka wrobiła w całą sytuację. No a Barbossa przejmuje mapę od Gibbsa. No i też ekspedycja brytyjska wyruszy za źródłem wiecznej młodości. A, no i oni teraz muszą wziąć Gibbsa, bo on wszystko pamięta, dobra. Tak, już to pamiętam. Dobra, skończyliśmy po perypetiach różnych serce Londynu. Pomimo faktu, że miałem trochę problem z tym poziomem, to i tak nie jest źle. Ponownie nie było ojca Jacka Sparrowa, który się tu pojawił w oryginale. I nad tym ubolewam strasznie. No ale dobra. Najważniejsze jest to, że ukończyliśmy ten poziom i zdobyliśmy aż 3 złote klocki. Fakt, że nie zdobyliśmy żadnego mini zestawu, ale mówi się trudno. Ale to jest dla mnie szczególnie satysfakcjonujące. To jest chyba już 3. poziom, w którym mi się to udało. Także naprawdę, naprawdę jest dobrze. Złote klocki 35 będzie teraz. I zostało nam ich 50 siłą rzeczy. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomimo wpadek przeróżnych wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się z wami w odcinku 17 naszej wspólnej przygody z grą LEGO Piraci z Karaibów. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.